feed on the living. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Szerszeń, przed wami kolejny materiał z Neverwinter Online. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ dzisiaj będziemy kupować sobie nasz eventowy ekwipunek. Tak więc od razu wejdźmy na moją główną postać, gdzie cała walutka jest tak naprawdę. Oczywiście chodzi tutaj o wydarzenie Bitwa o Most, o którym był w sumie cały poprzedni odcinek. Ja sobie tutaj w międzyczasie troszeczkę wyfarmiłem tych właśnie tej walutki. Tak więc w tym momencie będziemy mogli kupić sobie wszystko, co będę chciał, tak naprawdę to, co miałem pomysł. Tak więc to będzie nasz początek odcinka, a oczywiście za chwilkę będziemy kontynuować naszą przygodę na LAN Exeterze. Także to jest taki dla was, powiedzmy, może bonusik, taki, powiedzmy, malutki, można powiedzieć, specjal. Fajnie jakby się gra załadowała troszeczkę szybciej. O, świetnie, dobrze, słuchajcie, tak więc teraz ja szybko wchodzę na mojego mounta i słuchajcie, jedziemy już do tutaj właśnie vendora, do merchanta, czy jak tam chce każdy nazwać. Słuchajcie, walutki mamy, mamy walutki 1000, co jest całkiem sporo, plus no około, zeszło mi to ponad 100 razy do zrobienia tego wszystkiego. Dodatkowo nie dostałem ani razu tego chochlika, tego właśnie wcześniej wspomnianego przeze mnie w poprzednim materiale kompaniona, towarzysza. Dobrze, tak więc na pewno kupujemy sobie wulkaniczny długi miecz raz dwa, bo będzie zarówno na moją postać tutaj główną, jak i na mojego tarczownika może w przyszłości, tak więc mamy to. Dodatkowo słuchajcie, kupimy sobie skrzynkę rzemieślnika jedną, jak najbardziej. Oraz wulkaniczny łuk oraz wulkaniczne sejmitary do tego, więc to moją kolejną postać, powiedzmy, która jest tam, ma jakiś tam level, kiedyś ją zrobiłem, uczniczkę, więc może się nią zaopiekuję kiedyś. Dobrze, mamy to wszystko. Tak jak powiedziałem, ja na razie na Exeter nie będę tego przerzucał, żeby nie tracić czasu. Tylko tworzymy sobie tą skrzynkę z rzemieślnika. Dostaliśmy znak wigoru oraz szafir bez skazy, jak najbardziej fajne itemy, głównie głównie dzięki właśnie tym fantom kupiłem sobie tę skrzyneczkę. Tak więc mamy to, słuchajcie. No i ja teraz zrobię krótkie cięcie i widzę się z wami tak naprawdę już na LAN Exeterze. Tam będziemy sobie wszystko już tworzyć. Tak więc zapraszam serdecznie na materiał. Dobrze, witam was serdecznie już na LAN Exeterze. Słuchajcie, jakie zadanie mamy teraz do zrobienia tak naprawdę? Z tego co widzę, musimy wykonać zadanie Ciężkie Czasy. Dowiedz się czegoś więcej o problemach Linklatera. Tak więc jak najbardziej udamy się teraz w tamte rejony. On mieszka właśnie tutaj w tej rezydencji. Ja oprócz tego zwiększyłem sobie troszeczkę poziom mojej tutaj Liland. Tak naprawdę. Okej, rozpoczęcie, zajebiście, świetnie. Tak więc będziemy sobie za chwilkę kontynuować tutaj naszą przygodę. Tutaj mam jakiś awans, pozyskać towarzysza, osiągnięcia, dobra, osiągnięcia sobie będę robił już tam poza materiałem, bo muszę spojrzeć na build tak naprawdę. Okej. So she wouldn't be sent to Helmshold, but she's been getting worse. I called on help from the wizard Rizard. He's helped her before. His medicine will change Dorothea back, but only if she's been subdued. And I cannot strike my own wife. She's in a frenzy and has locked herself upstairs. Please, can you help me? Okej, tutaj sytuacja jest taka, że jego żona została dotknięta plagą. Okej, czyli my musimy po prostu wpaść, poskromić Dorothee. Myślę, że to nie będzie jakoś super specjalnie trudne tak naprawdę. Ała. Rizard tells me she could change again at any time.
He also said he can help her if we can get her to this hidden hospice in the ruins of the Tower of Solace. As part of Sergeant Nox's squad, I enforce the Protector's Law and exile the spell scar to the sanatorium at Helmshold. The wheel turns, doesn't it, Dorothea? Okay. Dorothea's condition is worse than I thought. The Protector's cruel law would exile her to Helmshold. But if we can get her to my hidden hospice in the Tower of Solace, I can treat her. Unfortunately, we cannot move her in the open in this state. But I know of hidden paths through the sewers that lead most of the way. True, the dead rats sometimes move through those sewers, but there's no time to wait lest Dorothea be discovered. You'll have to be her guardian. I'll give you some of my elixir. Should Dorothea become afraid, give her a dose before she begins to transform. If she changes fully, I fear you'll have to subdue her once more. Dobrze, tak więc słuchajcie, dostaliśmy informację od tego czarodzieja Razada, że musimy udać się teraz do kanałów i kanałami właśnie przejdziemy do jego ukrytego hospicjum, ponieważ właśnie tutaj zarażeni plagą są wysyłani do przepraszam, helmowego, na pewno nie Jaru. W każdym razie, do miejsca dla właśnie tych wszystkich osób skażonych, a oczywiście tego chcielibyśmy uniknąć, bo jak wiemy jest to żona naszego tutaj, można powiedzieć, ziomeczka. Więc oczywiście pomożemy mu jak najbardziej, będziemy teraz udawać się ponownie przez kanały, chociaż z drugiej strony mi to osobiście nie przeszkadza tak naprawdę. Okej, wchodzimy do kanałów. Oczywiście będziemy tam się zmagać z przeciwnikami. Dobra, ruszajmy. O, przy okazji się pomodlę, bo mamy taką możliwość tutaj, jak widzę. Okej, zarzucimy sobie teraz tutaj łaskę, co dostaliśmy. Siła i obronę. A, okej, bo Dorothea już się poszła sama, bo przecież po co ma na mnie czekać. No jeśli ona dostaje, powiedzmy, jakiś tam oklep, to się denerwuje, musimy jej podać szybko. Dać jej eliksir, aby się nie przemieniła właśnie w tą całą. Oczywiście nie muszę tutaj mówić, że przecież idziemy, musimy udawać się szybko, a Dorothea chodzi sobie spacerkiem, tak więc klasyka, jeśli chodzi o gry z NPC-tami i ogólnie z odprowadzaniem NPC-tów. Dobra, bang, pięknie, wszyscy na raz. Jak najbardziej. Dobra, my będziemy szli sobie do przodu, póki mamy taką możliwość i czyścili tam tutaj drogę dla niej. Z tego co mi się wydaje, to tam z przodu były jakieś fanty. Właśnie. Coś to mogło być zamknięte równie dobrze. No zobaczcie, jak ona idzie naprawdę. Ja rozumiem, że wiecie, musimy mieć czas, żeby podobijać przeciwników, ale przecież ona się zatrzymuje, jak walczymy, więc i tak, i tak. No dobra, nieważne, słuchajcie, byle byśmy tylko mogli kontynuować naszą przygodę, tak naprawdę. Dobra, tutaj widzę jakąś skrzynkę chyba. Tak, zestaw złodziejski, jak najbardziej. Niestety nie udało mi się tym razem. No i w środku jakieś tam głupotki. Tutaj widzę, że mamy umiejętność podziemia, jak najbardziej również to zgarnę, bo wiadomo, że jakieś tam zawsze rzeczy craftingowe. Może nie jakoś super mega potrzebne, ale zawsze coś. Dobra, tutaj mamy jakiś łotrów. Wskoczmy w nich oczywiście. Okej. Osiągnięcie, zabiliśmy 50 likantropów. Okej, jak najbardziej. No szybciej, szybciej. Zobaczcie jak ona idzie, naprawdę spacerek po prostu. Ten koleżka mnie, kurde, nawet tutaj coś zaatakował. Dobra, ty się uspokój, masz tutaj magiczny eliksir. Dobra, spoko. Odświeżające rękawiczki, co to za item? No nie, nie za bardzo, tak szczerze mówiąc, odrzucamy to. Nie przyda się to nam w żadnym, nawet najmniejszym stopniu. Tam widzę jakiś kolejny przedmiot, tutaj uwaga na cholerną piłę.
bo to może nam naprawdę pokaleczyć nogi. Oho. Oho, czyli tutaj Dorothea się zamieniła teraz naprawdę no będzie tutaj chciała rozpierdolić, że tak powiem. Ja się zajmę tymi większymi przeciwnikami teraz. Ona tam sobie poradzi. Tu mam jakiś porażający pierścień. Okej. Okay. No, prawie kolego. No, i dostał jeszcze bombę. Jak najbardziej. Those bandits picked the wrong time to get their revenge. Thank you for dealing with them, but there are more up ahead, and I don't think we'll be able to move Dorothea. The tower is nearby. We must get Rizzard and bring him back swiftly. It's Dorothea's only chance. Dobra, czyli teraz musimy po prostu tego całego Rizzarda tutaj przynieść, ponieważ no Dorothea nie jest w zbyt dobrej kondycji aktualnie. Tak więc no naszym tutaj teraz, naszym zadaniem jest udać się właśnie w tym kierunku i porozmawiać z wcześniej wspomnianym czarodziejem. Dobra, tutaj mamy Kieła, można nawet tak powiedzieć. No właśnie chciałem w ten sposób zaatakować, co by zadać mu największe obrażenia. Oho, mamy magika jeszcze tutaj. No to raz, dwa. No i już zwykły atak. Na numer 3. Pomniejszy zwój identyfikacji. To chyba był jakiś fantek, pamiętam kiedyś. Oho, tam jacyś przeciwnicy, to na pewno. Oho, rzeczywiście, zobaczcie. Mamy jakieś fanciki tutaj, jakąś skrzynkę. Pamięć mnie zawiodła. A w skrzynce mamy jakiś armor, słuchajcie, może on będzie lepszy od naszego. Sprawdźmy to sobie od razu, żeby nie zapomnieć. Identyfikuj. No. Co prawda nie ma mocy, ale mamy dodatkowe HP oraz obronę. Niestety nie jest to tak fajny armor, jak wyglądał wcześniej nasz poprzedni, znaczy się w ten sposób, no ale niestety. Coś za coś. Dobrze. Tak więc udało nam się sprowadzić Rizzarda tutaj na pomoc. O, jakieś tutaj, nie wiem, ścinki dziwne. Okej, udało nam się tutaj sytuację, powiedzmy, okiełznać. Jak najbardziej. Wracamy teraz do sierżanta Noxa. Ja sobie założę te tutaj karwasze, bo jednak obrona chyba ponad HP, tak mi się wydaje, tak naprawdę, w naszym aktualnym, powiedzmy, stanie. Jakiś tam mnie lag zapał bardzo, bardzo dziwny. Tu muszę przyznać, że to raczej wina gry, nie moja. Bo zarzucało mnie po całym po prostu mapie. Później mnie tak i tak cofnęło do miejsca tam, w którym powinienem być. Czasami tak się zdarza. Dobra, tak, czyli słuchajcie, teraz wracamy już do sierżanta Noxa. Pytanie tylko, czy ja mam? Nie mam. Ale zaraz będziemy mieć taki tak poziom, tak więc poziom 19. No i oczywiście udamy się jeszcze do lokacji, w której nam tutaj nasz sierżant wyznaczy, tak naprawdę. Zaraz zobaczymy, co to będzie za lokacja, tak naprawdę. Bo też nie do końca pamiętam właśnie, jak tutaj to wszystko wyglądało. Dobra, sierżant Nox. Ok, ciężkie czasy wykonane. Kaprys czarodzieja. Towarzysz. Badanie podziemi. Oraz kłopoty pod złamaną koroną.
Okej, czyli musimy tak, przejść do ruin Black Daggera, porozmawiać z jakimś gościem, z kolejnym porozmawiać i to chyba tyle, jeśli chodzi o rozmowy. Tu jest jeden gagatek, drugi jest... Aha, tutaj, dobra. Tutaj mamy jeszcze 3 godziny do końca eventu, ale z tego co mi się wydaje, to ten event jest jeszcze dostępny przez jeden dzień, w sensie, jeśli chodzi powiedzmy o fanty, jakie możemy dostać. Chciałem tego typaczka, chciałem tego sprawdzić, jak on wygląda. Tak jak mówię, zawsze mi się te armory podobały w tej produkcji, tak więc ja sobie bardzo często po prostu, wiecie, zatrzymuję się i sprawdzam, jak to wszystko wygląda. Okej, tutaj pogadaliśmy na temat kluczy do podziemi, teraz pogadamy z koleżką na temat kompanionów, czyli towarzyszy tak naprawdę mówiąc. Do wielkiego magazynu wchodzimy. No to jest oczywiście wstępniak do towarzyszy. Tutaj dostaniemy również swojego pierwszego towarzysza chyba. Dobra, to tyle. Jak tam ktoś chce, to sobie może przeczytać jak najbardziej. No i teraz możemy wybrać sobie tak. To jest żołnierz, czyli tank oczywiście. Uczeń zdrowiciel, wiadomo, healer. Czarodziej to kontroler. A pies to chyba nam zwiększa statystyki. Weźmy go sobie. W sumie do końca nie jest mi to jakoś super potrzebne tak naprawdę. Musimy to jeszcze teraz przywołać. Dobra, zrobiliśmy to. I teraz możemy pogadać z magazynowym sprzedawcą, to jest tutaj ta pani. Tutaj mamy jakichś innych czarodziei, przepraszam, towarzyszy tak naprawdę. No i zobaczcie tutaj na przykład tego typu. To jest naprawdę bardzo drogie tutaj, no i po co się tego kupować oczywiście w tym tutaj oto sklepie. Tylko oczywiście po co się to kupować tylko i wyłącznie w auction house'ie. Okej, tu mamy sprzedawcę. Zen, kwarc, no i okej, to takie zadanie powiedzmy stricte poboczne zostało wykonane jak najbardziej. I teraz musimy, teraz mam jeszcze jakiegoś tualo błyskotliwego. Ja tego akurat zadania nie pamiętam za bardzo. Czy się powiedział, że musi udać się do sierżanta Noxa. To sobie odrzucimy. Wybaczcie, a dobra, tutaj jest i on nam daje przebicie pancerza plus 25, ale chyba ja mam tutaj więcej i tutaj trafienie krytyczne dodatkowo. Tak więc będziemy sobie może to mogli wstawić na tam kolejny, powiedzmy, jakiś tam slocik, ale póki co nie jest mi to jakoś specjalnie potrzebne. I słuchajcie, myślę, że tego tualo błyskotliwego sobie ogarniemy teraz. Chociaż tak naprawdę nie kojarzę tego zadania. To znaczy może kojarzę nazwę Caprice Chargea, ale jakoś tego zadania specjalnie kojarzę. Zaraz zresztą zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. I okej, mamy tutaj już ogarnięty temat związany z trzecim okiem. Odbieramy nagrodę. Okej, jakiś kolejny orb. Ogarniamy sobie to oczywiście powolutku, pomalutku. Sierżancie Nox. No, 10 tam doświadczenia to nie jest jakoś super dużo, no ale oczywiście. Zawsze coś. Okej, odbieramy nagrodę. Oho, wyszywana tajemna torba. Okej, to mi się podoba. Okej, będziemy musieli do Sybeli się udać. Może na koniec tego materiału to zrobimy. Zobaczymy, jak pójdzie nam z tym tualo tak naprawdę. Myślę, że nie będzie to jakoś super, super wolno. A chyba wiem, jakie to jest. Chyba wiem, jakie to jest zadanie. Kaprys czarodzieja. Jak najbardziej. Właśnie tak, słuchajcie. Tak myślałem, że to jest to. Będziemy oczywiście się napieprzać z przeciwnikami. Jak najbardziej. Tutaj mieszkańcy Neverwinter, którzy uciekają. My oczywiście... Mamy tutaj różnego rodzaju plugastwo, ścierwo, po prostu najgorszej próby. To się teleportuje jeszcze w ten sposób.
który mnie po prostu irytuje mega. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze berserkerów, którzy z, powiedzmy, im mają mniej HP, tym szybciej bardziej biją. Na szczęście nie są to jakoś super specjalnie te przeciwnicy godni mojej skromnej osoby, tak więc bez problemu spuszczamy im siermiężny po prostu w pierdol. Dobra, tutaj koleżka dostał. Tutaj temu wróżowi też spuszczamy w pierdol, całkiem sprawnie również. Udało nam się uratować tutaj jakiegoś mieszkańca. 2000 prawie. Mało zabrakło. Dobra. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dziedziniec. Teraz wchodzimy do domu Tualo Błyskotliwego. Ja pamiętam, że jak nagrywałem pierwsze materiały z Neverwinter chyba jakieś 2 lata temu, to właśnie robiliśmy to zadanie chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że to zadanie było przeze mnie robione. Dobra, tutaj koleś 2K dostał, pięknie. O, co tutaj się dzieje? Proszę się uspokoić. Dobra, otwieramy umiejętność podziemia. Mamy jakieś tutaj, jakiś kwarc, mamy jakieś inne rzeczy. Okej, tutaj nie mam zestawu odpowiedniego do otworzenia tego tematu. Nie wiem, po co mi ten amulet w ogóle. Będzie na sprzedaż. Okej, zestaw magiczny. Niestety nie udało się. A za drugim razem mamy już symbol Moradina. Jakiś zwęglony zwój i pomódlmy się przy okazji do Tempusa, naszego tutaj boga, powiedzmy, boga wojny. Okej, świetnie. Kolejne notatki. Jakiś niepokojący dźwięk w górnych komnatach. Dobra, zapieczętował tam tutaj ten koleżka te drzwi, jak widzę, a my tam teraz wbijemy i to wbijemy dość, myślę, całkiem przyzwoicie. Przede wszystkim chcę wejść z tej strony, aby zadać obrażenie jak najbardziej tutaj przeciwnikom za. Oho, mamy jakiegoś kolosa tutaj. Myślę, że to chyba czas na zmorę łotra, jak najbardziej. No i spuszczamy w pierdol. No i okej. Kolega padł. Nam udało się zamknąć portal tego plugactwa całego. Widzę, że jakiś chyba ponownie lag. O, dobra. Chyba już się uspokoiło. Coś dzisiaj to Neverwinter laguje, jak widzę. Coś zauważyłem, że na tych instancjach osobnych to strasznie laguje dzisiaj, nie wiem co się tam dzieje. Okej, jakieś oględziny. Obejrzeliśmy tutaj ciało Tualo Błyskotliwego i teraz pogadajmy z niego chyba to jakimś takim... Okej, dostaliśmy długi miecz obowiązku. Jak najbardziej spoko. No i teraz z tego co widzę, zakończyliśmy już zadanie Kaprys Czarodzieja. Dość krótkie zadanie, ale pomogło nam troszeczkę wylewelować. Jak widzicie, brakuje mi bardzo malutko do poziomu 20 teraz. Wracamy do enklawy protektora. I myślę, że na koniec tego materiału, słuchajcie, jeszcze udamy się do Sybeli tak naprawdę, bo... No i oczywiście do sierżanta Noxa również, nie zapominajmy o nim. Tak więc sierżant Nox, Sybela i na koniec udamy się już powolutku do ruin Black Daggera. Mamy moce, słuchajcie, co możemy w tych mocach sobie dać tak naprawdę teraz? Łamacz kolan na 2. I tak będę musiał coś tutaj wydać, jak widzę.
Bo nie mam nic innego. Ten ulepszony znak. Dajmy sobie łamacz kolan. No i kolejny temat nam się odblokował. No a my już teraz na poziomie, słuchajcie, 20 tak naprawdę udajemy się do sierżanta Noxa, a później do Sybeli. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się tutaj prezentować. No i dostaniemy nową torbę na ekwipunek, tak więc jak najbardziej. Okej, słuchajcie, tutaj miałem niezły syf, jeśli chodzi o lagi. Nie wiem, co się naprawdę dzieje dzisiaj z tą produkcją. Chciałbym zakończyć już ten materiał, tak szczerze mówiąc, bo widzę, że tutaj co prawda co chwila jest jakiś problem. Musicie mi to niestety wybaczyć, ale te rzeczy nie należą do mnie akurat tym razem. Jak widzicie, tu po prostu mnie teleportuje jak chce, jak ścierą mnie rzuca. Tak więc chyba, no niestety musimy ten materiał zakończyć. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Teraz mam ręce poza klawiaturą i nadal mnie tutaj teleportuje. Zobaczcie, to w ogóle jest jakaś masakra dzisiaj. No jestem naprawdę zniesmaczony, bo chciałem ten materiał zakończyć właśnie u naszej tutaj znajomej Sybeli, ale widzę, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu, jak widzę, bo no jesteśmy teleportowani jak ściera, chociaż dobra, może teraz się jakoś odlagowało coś. Dzięki Bogu, chwalmy Pana. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać, jak mi się będzie teleportować. No okej, spoko, udajemy się do Sybeli teraz, póki jeszcze jest okej. Okej, czyli teraz będziemy musieli po prostu sobie ogarnąć temat w ruinach Black Daggera. Dobrze, słuchajcie, tak mi się wydaje, że... Czekajcie, dostałem jakiś ten? Jakąś rzecz? Posłyszałem dźwięk otwieranej skrzynki, ale widzę, że to chyba był tylko po prostu bug. Tak, tak, to tylko jest jakiś zbugowany dźwięk. Wybaczcie mi troszeczkę, naprawdę wkurzyłem się ze względu na te cholerne lagi, bo mówię, chce człowiek sobie nagrać film dla widowni, a kurde, takie rzeczy się dzieją. Na sam koniec jeszcze udamy się tutaj, porozmawiamy z Guildmasterem chyba i będziemy kończyć ten materiał. Tak naprawdę, sekretarz Guild to jest ten koleżka? Tak. Okej, no ja nie będę teraz gildy tworzył, może jakąś gildię dla widzów kiedyś stworzymy, czy coś w tym stylu, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, musimy się udać teraz do gniazda żebraka, ruiny Black Daggera, no i ponownie ruiny Black Daggera, tak więc to byłoby na tyle. Ja sobie rozdam kolejny punkt, myślę, że tutaj miażdżący przypływ jak najbardziej będzie fajną sprawą, tak więc sobie dodajmy już od razu pierwszy punkt w to. No i czy to zadaje większe obrażenia? Zadaję, tylko że to jest pojedynczy cel, niestety. Także tak się sytuacja prezentuje. Dobrze, słuchajcie, to by było myślę, że na tyle w tym materiale. Tak jak powiedziałem, wybaczcie, że ten materiał taki troszeczkę zlagowany był, ale tak jak powiedziałem, nie jest to moja wina tym razem. Mam nadzieję, że tak i tak udało wam się przynajmniej w jakimś tam stopniu fajnie bawić podczas oglądania tego materiału. Ja jestem Szerszeń, pozdrawiam was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, na razie. Hej.